Forma teatru ruchu powstała z inicjatywy Teatru Edukacyjnego, Teatru Muzycznego Junior. To było w 2000 roku. Po 7 latach pracy w Teatrze Muzycznym grupa zminimalizowała się do mniejszego zespołu i zaczęliśmy pracować w Gdyni. Braliśmy udział w wielu imprezach ogólnopolskich, współpracowaliśmy z teatrami za granicą i przez kilka lat byliśmy grupą niezrzeszoną i współpracowaliśmy z gdyńskimi teatrami. Natomiast od tego sezonu grupa teatru pod nazwą Moshi współpracuje z Filharmonią Kaszubską, z Centrum Wejherowskim i dzisiaj była nasza pierwsza premiera spektaklu. Osoby, które dzisiaj mogliście Państwo zobaczyć na scenie, pracują ze mną od wielu lat. Najmłodsza ma teraz 16, ale najstarsze mają ponad 30 lat. No i zespół się powiększył o jedną osobę, dlatego że jedna z tancerek jest w ciąży, co jest naszą ogromną radością i myślę, że nam dodało też ogromnej siły. Tylko jeden chłopak, rodzynek, dlaczego? Jeden chłopak, rodzynek, ale wyjątkowy. I myślę, że zastąpi cały zespół 10 mężczyzn, ale przede wszystkim dlatego, że mało jest chętnych mężczyzn, jeśli chodzi o taniec. I każdy choreograf ubolewa nad tym, ale ja się cieszę, że mam takiego jedynego Artura. Co Pani by chciała osiągnąć w swojej pracy z tym zespołem? Zdecydowanie chciałabym, żeby przybliżyć tę formę teatru, jakim jest teatr ruchu, to jest teatr tańca, ale bardzo interesuje mnie przekazywanie emocji w spektaklach. Nie chodzi tylko o popisy choreograficzne, ale o przekazywanie treści, myśli, uczuć za pomocą gestu, ruchu, właśnie tańca. I myślę, że to realizujemy od wielu lat. Ulotne, czyli? Ulotne, czyli delikatne, subtelne, coś, co przemija i za czym tęsknimy. Przede wszystkim zarówno ja, jak i tancerze chcieliby dać do myślenia widowni, żeby tyle, ile główna widowni, tyle interpretacji spektaklu. Ale jest tu też na pewno jedna konkretna myśl, aby chwycić tą chwilę, uchwycić, nie stracić i cieszyć się tym, co małe i nie zwracać uwagi na rzeczy błahe, ale cieszyć się tym, co dobre w życiu, co ładne, co piękne. I to chcieliśmy w naszym subtelnym spektaklu pokazać. Myślę, że jeśli chodzi o nasze takie porozumienie, jeśli chodzi o wizję spektaklu, jesteśmy jednomyślni. Cieszymy się wzajemnie pomysłami i razem często tworzymy sceny. Dużo rozmawiam z zespołem i opowiadam o moich pomysłach, o pomysłach na rozwiązanie pewnych scen. Dlatego takie sceny statyczne, ze względu na to, że jesteśmy teatrem ruchu, więc ruch prosty, może dość minimalistyczny, ale myślę, że przesycony właśnie emocjami jest dla nas bardzo ważny. Jeśli chodzi o niedostatki może techniczne, bo zazwyczaj też wszyscy zwracają na to uwagę, ale pracujemy bardzo rzadko. Może to nie kwestia tłumaczenia się, ale też mamy tą świadomość, że brakuje nam prób. Ta pierwsza premiera, myślę, że to była dopiero próba generalna. Ale cieszymy się tą pracą ogromnie i chyba najważniejsza jest satysfakcja i tancerzy. I ważne jest to, że ludzie chcą bawić się w teatr, ale dość tak poważnie i ambitnie i z takim oddaniem jak mój zespół. Jakie ambicje artystyczne? Na pewno jakieś macie. Nie chciałabym to górnolotnie jakoś coś wymyślać, ale opisywać. Chcemy spełniać marzenia nasze potrzeby w wyrażaniu siebie i realizować nasze pomysły. I często problemy są techniczne. Może braki, nie wiem, techniczne sceny, bo gramy na różnych scenach, ale najważniejsze jest to, co przekazujemy naszym ruchem i choreografią i żeby to było czytelne dla widza, ale też żeby wzruszało i zostawiało w pamięci pewien obraz i myśl. To jest bardzo ważne. Wejherowskie Centrum Kultury jest naszym opiekunem.
i Dobrodziejem możemy realizować tu nasze spektakle. To jest nasza pierwsza premiera, ale już zapoznaliśmy się z możliwościami technicznymi tego budynku, a także z pracownikami, bez których właściwie spektakl nie mógłby się odbyć, co jest bardzo istotne. Ta współpraca układa się cudownie. No i myślę, że też zachęca nas do dalszej pracy i ambitniejszych projektów. Warunki tutaj w budynku, myślę, są godne polecenia dla teatrów zawodowych. Dzieje się tu mnóstwo ciekawych wydarzeń kulturalnych. Także myślę, że dla widowni, nie tylko Wejherowa, ale także całego Trójmiasta, zawsze można coś ciekawego znaleźć dla siebie, a jest w czym wybierać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.